No i zaczynamy egzamin wewnętrzny na kategorię C, tak? Rafał tutaj nam pokaże, jak potrafi jeździć, a potrafi jeździć. Zaczynamy, Rafał. Wyjeżdżamy w prawo z bordu. Dwor Łódź, Smutna. Drogi i skręcimy w prawo. Czyli z tą ulicą telefoniczną będziemy skręcać w prawo. Do końca drogi i w prawo. Jaki znak, Rafał? Szukamy miejsca zatrzymania. Mamy wyznaczone? Nie widzę. Nie widzę. Czyli gdzie się zatrzymamy? W miejscu widoczności. Przed wjazdem na skrzyżowanie, tak? Bardzo ważne. Trzeba o tym pamiętać. I to ma być bezwzględny stop. O tak. Dokładnie. Bezwzględny stop. Nie mogą się koła toczyć. Pamiętać o tym, bo doświadczony kierowca często na ten element nie zwraca uwagi, tak? Zwalnia praktycznie do zera. Mu się wydaje, że już się zatrzymał, bo się rozgląda, a tu okazuje się, że autko się jednak toczy, tak? Czyli trzeba pamiętać, że koncentrujemy się najpierw na zatrzymaniu i jak widzimy, że auto się zatrzymało, dopiero wtedy się rozglądamy, upewniamy o możliwości jazdy, tak? Czyli czy ktoś nie jedzie drogą z pierwszeństwem, po ustąpieniu dopiero pojedzie. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną będziemy skręcać w lewo. Przypominam, że moje polecenia dotyczą najbliższych skrzyżowań, ale jeżeli jest inaczej, to mówię, tak jak w tym przypadku, tak? Mamy wcześniej skrzyżowanie, ale ja ci określiłem, że na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną dopiero skręcamy w lewo. Popatrz na znaki, ile mamy pasów do skrętu w lewo. I w tym przypadku najlepiej będzie ustawić się właśnie na tym środkowym, tak? No, nie ładujemy się tak, ale tak, musimy zjechać z przejścia, dokładnie. Oni podjadą też, bez problemu jedziemy. Bezpiecznie będzie trzymać się swojego. Bardzo dobra reakcja. Tak, przypominam, że jak długo się palą sygnały zielone,
to trzeba być gotowym do tego, że może się za chwilę zmienić, tak? Czyli dojeżdżamy z takim założeniem, że kiedy się zmieni, a nie, że zdąży, tak? I wtedy będzie ok. No i skoro dwa, bezpiecznie będzie od razu dojechać sobie do prawej, bo będzie to tor bezkolizyjny. W takiej sytuacji wystarczy obserwować tylko sobie lewą stronę, tak? Bo to z lewej jadą, a my nikomu drogi tutaj jadąc do prawej nie zajeżdżamy. Czyli z telefonicznej skręt w lewo w ulicę Palki. Jedziemy, skręcamy w lewo z telefonicznej w ulicę Palki. Obserwujemy znaki, pamiętamy o zasadzie ruchu prawostronnego, czyli jeżeli pojawi się pas, który będzie bliżej prawej, a będzie wolny, to pamiętamy, mamy jeździć jak najbliżej prawej krawędzi. Pojawia się, ale jest zajęty, tak, to nie będziemy bezmyślnie na niego wjeżdżać. Ten też jest do jazdy na wprost. Pamiętam, jak się nie odzywam, to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Czyli pamiętam, że na siłę nie dążymy do tej prawej, jak prawy pas jest zajęty, tak? Mamy obowiązek jeździć blisko prawej w sytuacji, gdy jest wolny. I teraz pomoc zwalnia się dokładnie. I często takie dążenie do tej prawej za wszelką cenę powoduje utrudnianie ruchu, nie? Niepotrzebne. Pieszy stał, schodzi z naszego pasa, możemy jechać obserwując. Pamiętamy, pieszy stojący przed przejściem na chodniku nie ma pierwszeństwa, ale my w takiej sytuacji mamy obowiązek zmniejszyć prędkość i nawiązać z nim kontakt wzrokowy, tak? Zrobiłeś to, sytuacja się sama rozwiązała, wszedł. Jeżeli jest to zdrowy pieszy, opuszcza, schodzi z naszego pasa ruchu z zachowaniem szczególnej ostrożności, możemy jechać. Pamiętaj, że z tymi pieszymi są problemy, nie? Jako doświadczeni kierowcy często my nie ustępujemy po prostu tym pieszym, albo ustępujemy w sposób nieodpowiedni. A takie nadgorliwe, jak on stoi na chodniku, nadgorliwe, wiesz, wpuszczanie go na siłę może doprowadzić do śmierci pieszego, także w tym przypadku nadgorliwość kierowcy w stosunku do pieszych nie jest wskazana. Dojechaliśmy ulicą Uniwersytecką do Narutowicza. Będziemy jechać. Nie odzywam się, czyli ustaliliśmy, jedziemy
uniwersytecką przez Narutowicza na wprost. Sygnalizacja wyłączona, czyli stosujemy się do znaków. Droga z pierwszeństwem. Droga z pierwszeństwem. I będziemy zawracać na najbliższym skrzyżowaniu. Szajblerów to Wima, tak? Zawracanie na Szajblerów to Wima. Bardzo ładnie. Będziemy na kolejnym skrzyżowaniu skręcać w lewo. Popatrzmy na znaki, mamy dwa pasy do skrętu w lewo. Możemy skręcać z dowolnego. Wybrałeś prawy, ok. Czyli skręcamy w lewo z rodziny Schneiblerów, w rodziny poznańskich. Jest zielone światło, ale nie wiesz, bo zobacz, nie widzisz całego przejścia, tak? Czyli zasada ograniczonego zaufania, bo jakiś pieszy może ci tu wyskoczyć na czerwonym, piesi wchodzą na czerwonym, nie? Także zwrócić uwagę na taką sytuację, tak? Nie wierzyć do końca, że tam się nikt nie pojawi. Odzywam się, jak znaki mówią, czyli nakaz jazdy w prawo, jedziemy w prawo i na skrzyżowaniu z sygnalizacją w lewo będziemy skręcać. Zobacz, mamy znowu dwa, czyli tak, dokładnie, warto z prawego. Zawsze jest to łatwiejszy wariant i szybszy, bo już później tym prawym możemy kontynuować jazdę, tak, i często nie potrzebujemy tej zmiany pasa ruchu. Koncentracja na drodze, koncentracja na znakach. Z tym ręcznym jeszcze trzeba popracować. Przygotowujemy się na możliwość zmiany, tak?
raczej przygotowujemy się na możliwość tego, że się zmieni. No. Patrzymy na znaki, a ustaliliśmy, że jak się nie odzywam, to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Nakaz skrętów. Nakaz skrętów w prawo. Tak, i ten nakaz obowiązuje nas w godzinach egzaminacyjnych. Tak, bo on obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6-18, tak? Czyli egzamin będziemy mieli na pewno w takich godzinach, czyli nas na egzaminie będzie ten nakaz obowiązywał, tak? Pamiętaj, patrzymy na znaki, nie odzywam się, ty decydujesz o kierunku jazdy, jeżeli nie można pojechać prosto. Skręciliśmy z Narutowicza w Lewsku. Nie pamiętaj, jak się nie odzywam, to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Czyli gdzie? Z Narutowicza skręciliśmy w prawo w wschodnim nakazie, a teraz ze wschodniej w... co to jest? Wieracza w lewo. I popatrz na znaki, strefa 30. Widzisz? Na wprost mamy zakaz, tak? I z Jaracza będziemy skręcać w prawo w ulicę Zachodnią. Patrzmy teraz na ten objazd, bo my będziemy skręcać objazd w ulicy Północnej. My będziemy skręcać teraz w prawo na tym skrzyżowaniu. Normalnie byśmy tutaj nie mogli z zachodniej, zaraz zobaczymy co to za ulica, byśmy nie mogli, ale objazd do ulicy Północnej, tak, tutaj mamy. Czyli normalnie z zachodniej w Legierno byśmy nie mogli skręcić, ale teraz jest objazd i możemy skręcić z zachodniej ulicy Legierno w prawo i skręcamy i wylatujemy na Plac Wolności. Generalnie tu najczęściej był zakaz wjazdu. Nie odzywam się, czyli jedziemy, ustaliliśmy na wprost, przez rondo na Plac Wolności jedziemy prosto. Dziwne te znaczki. Zobacz, takich gabarytów, nie formatowych, ale, no ale są. Tak. I, czyli wjechaliśmy bez kierunkowskazu, wyjeżdżamy z prawym i tutaj przy wyjeździe trzeba patrzeć na to przejście, bo tutaj mogą nas piesi zaskoczyć. I tam widziałeś przy wjeździe strefa 30 była, tak? Tu mamy wyjazd. Czyli
ulicę Pomorską. Wyjazd z ronda w ulicę Pomorską. Wyprzedzać pojazdy bez silnika, tak? Tak, i pamiętać o tym metrze. Problemowy ten skręt, żeby był trudny.
sygnalizacją będziemy skręcać w prawo, czyli z ulicy Palki już w ulicę Telefoniczną. Przeciska, niż my się mamy przeciskać, tak? Podstawowa zasada. Niech ten doświadczony kierowca ci się przeciska, niż ty masz się przeciskać. Trzeba było tam się normalnie zatrzymać i go puścić. Wtedy byś nie miał kłopotów. Tak to musisz się parować. Zatrzymujemy się.
nie potrzeba, no ale jak włączymy, tak, bo nie zmienialiśmy pasa ruchu, jak włączymy, nic się nie stanie. Jak możliwe, kontynuujemy jazdę. No i zobacz, i w tą stronę też kierunku nie potrzeba, tak, bo nie zmieniamy pasa ruchu, tak, ale jak włączymy, nie będzie to jakimś wielkim problemem i błędem. Choć przepisy, zwracam uwagę, przepisy mówią wyraźnie, nie zmieniając pasa ruchu, przy zatrzymaniu czy przy włączaniu do ruchu nie włączamy kierunkowskazu. Do końca drogi w prawo. Tak, chyba muszę blokować, bo ona może od tych, wiesz, ruchów, nie? Mogła się wyłączać ta kamera. Patrzmy, skrzyżowanie równorzędne na powrocie już na ulicy Słupnej z telefonicznym zwrotną. Tutaj też kontrolujemy, szczególna ostrożność, pamiętamy, rozglądamy się. Pierwsze jest, mamy, ale wiadomo, jak to z tymi skrzyżowaniami równorzędnymi jest, nie? No i pamiętać, bo przez ten szlaban i by było koniec egzaminu. Wynik pozytywny, jazda była dobra, także powodzenia na egzaminie. Informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia dzisiejszego nasze produkcje będą publikowane na nowym kanale YouTube. Adres do naszej nowej strony znajdą Państwo w opisie. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał.